Rozmowa dnia. W naszym studiu 17 po 7. Z nami jest już Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Witam panie marszałku. Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry panie. Któryś z tych przedmiotów zwrócił pana szczególną uwagę? Nie wiem, koszulka lubańskiego, koszulka lubańskiego. Tak, to stare takie czasy tej mojej fascynacji sportem i Ryszardem Szurkowskim, wyścigiem pokoju, piłką nożną. Zapraszamy do udziału w licytacji. Ja zachęcam wszystkich. Dobre słowo proszę przekazać w Senacie, może koledzy też policytują. A już chyba się rozjechali. A nie, tak, przecież zbieramy się jutro. Tak, jutro będziemy przekażeni. Ale głosujemy dzisiaj, natomiast jako lekarz na pewno, licytujemy dzisiaj, natomiast jako lekarz na pewno pan potwierdzi, że pieniądze pieniędzmi, ale ten ładunek optymizmu, to poczucie, że człowiek nie jest sam, że inni wspierają, to jest w rehabilitacji też rzecz bardzo potrzebne, cenna. To wsparcie jest niezwykle istotne, bardzo ważne. Jakie wsparcie jest jeszcze potrzebne w tej chwili po konwencji z minionego weekendu Zjednoczonej Prawicy, żeby wygrać kolejne wybory? No, panie redaktorze, szanowni państwo, rozpoczęliśmy maraton wyborczy. Jesteśmy w toku ciągłych wyborów. Potrzebna jest mobilizacja nas, parlamentarzystów. Widać to, widać, że jest dużo energii, dużo woli walki. I potrzebny jest nowy program. Jest przede wszystkim chęć realizacji naszego programu. To chcemy, żeby te nasze dobre dla Polski, przecież Polska się rozwija, niezwykle korzystnie. Mamy bardzo dobry wzrost gospodarczy, najniższe bezrobocie, to o czym mówił pan premier Mateusz Morawiecki, ale również to, o czym mówiła pani premier Beata Szydło. Ona mówiła o tym, że Polska jest takim miejscem, gdzie warto żyć, chce się żyć. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. I wreszcie pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że nasza partia będzie realizowała nasze marzenia, marzenia Polaków. Nie chcemy realizować te marzenia. Wiemy, jakie marzenia mają Polacy i jesteśmy do tego przygotowani, żeby sprostać oczekiwaniom Polaków. No i też wzywał do większej dyscypliny medialnej, do tego, żeby uważać na to, nie było się na konwencji. Mówi. To było na naszym spotkaniu partyjnym, jeszcze, to był przekaz do naszych członków. No to wszystko się razem układa przecież w jeden plan ale działania. Ale wszystko jest potrzebne, także to musi wszystko zadziałać. Wszystkie tryby muszą działać sprawnie. Ale jestem przekonany, że będą działać. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk tak tajemniczo zapowiadał, że będą po nowym roku nowe propozycje programowe i tak się wszyscy zastanawiają, czy to chodzi o podatki, czy chodzi o emerytury, czy jeszcze o coś innego. Pan coś słyszał więcej na ten panie temat? Panie redaktorze, w odpowiednim czasie, wtedy, kiedy będziemy przedstawiać, będę komentował, będę mówił, no w tej chwili do spekulacji, czy do zapowiedzi nie chciałbym się odnosić. Ale oczywiście, że, panie redaktorze, oczywiście, że będziemy mieli nowy program. Dlaczego będziemy mieli nowy program? Dlatego, że ten program, który przedstawiliśmy łącznie z kampanią pana prezydenta Andrzeja Dudy, z panią premier Beatą Szydło, przedstawiliśmy w 2015 roku. No właściwie rząd i pani premier Beaty Szydło i premiera Mateusza Morawieckiego, no zrealizował. Jeśli jeszcze jakieś rzeczy są niezrealizowane, to one są w toku, trwają. To, o czym mówił pan premier Mateusz Morawiecki. No, ale są w toku, oczywiście, ale niektóre trzeba było cofnąć, jak na przykład reformę. Ale nie całości, panie redaktorze. Ja głosowałem za tym, ale polityka to również umiejętność prowadzenia dialogu i osiągania kompromisów. Musieliśmy osiągnąć kompromis, chcieliśmy osiągnąć kompromis, a wiemy doskonale, że zmiany w systemie w wymiarze sprawiedliwości są konieczne. W przyszłym roku będziemy mieli 30. rocznicę transformacji. I jedyny obszar, który nie został zmieniony, nie zreformowano, tak dogłębnie nie zreformowano tego obszaru, to właśnie wymiar sprawiedliwości. I wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Myśli pan, że to zmieni jakoś relacje Polski z Komisją Europejską? Ale myślę, że to już zmieniło, że już jest zupełnie inna sytuacja. I tak, jestem przekonany, że dojdziemy do kompromisu w tej rozmowie, w dyskusji, w dialogu. PiS znowu przebiera się w owczą skórę. Tak, konwencję Prawa i Sprawiedliwości wczoraj Tomasz Siemoniak z Platformy Obywatelskiej komentował. Tak, w jaki sposób to uzasadnił? To też wczoraj poseł Kierwiński mówił, no też zobaczymy, co powie dzisiaj, bo pojawi się tutaj za niespełna godzinę właśnie, że to jest taka wypróbowana strategia PiSu, żeby tych kontrowersyjnych i prawdziwą twarz ukrywać przed wyborami, Panie redaktorze, jak nadchodzą, żeby zakładać owczą skórę. Wie pan, o co chodzi? Ja oczywiście, że wiem, o co chodzi. Panie redaktorze, nasze środowisko polityczne jest bardzo szerokie, jest bardzo zróżnicowane. Są gołębie i są jastrzębie i to jest zupełnie normalne, więc jesteśmy dużą, biało-czerwoną drużyną. Są różne głosy, są różne akcenty i te akcenty są po prostu w odpowiednim momencie różnie realizowane. Ale jesteśmy drużyną i to mnie cieszy, bo jednak to nasza... Więc tak, nasi oponenci mówią
o, prawda, o konsolidacji, o łączeniu się. My jesteśmy tą drużyną, która to 3 lata funkcjonuje i to funkcjonuje bardzo sprawnie. Mnie to bardzo cieszy, bo to dobrze dla państwa. To nie chodzi to nie chodzi o nasze korzyści partyjne, tylko chodzi o korzyści dla państwa. To państwo na tym korzysta. Polacy korzystają, wszyscy korzystamy. Będą przedterminowe wybory parlamentarne? Taki no pomysł w kuluarach podobno się pojawił. Panie redaktorze, nie w kuluarach. To są właściwie tylko takie dywagacje medialne. Czytam, przeglądam to. W naszym środowisku politycznym ani nikt nie myślał, ani nikt nie mówił na ten temat. I o rekonstrukcji rządu jeszcze teraz też nikt nie myślał, mówiliśmy, że nie będzie rekonstrukcji, więc to już mogę powiedzieć, że tak, no do końca roku, czy... No, czy do wyborów europarlamentarnych. A to, no panie redaktorze, no ktoś z rządu będzie startował w wyborach do europarlamentu, na pewno wygra, no więc wtedy jakaś mała rekonstrukcja, to nie będzie rekonstrukcja, no to no, zmiana jakaś, prawda, ale to, ponieważ wygramy te wybory, tak mam nadzieję, wybory do europarlamentu, więc te zmiany jakieś będą proszone. Czyli będziemy mieli nową panią wicepremier, nową minister edukacji. Jeszcze nie ma. Wie pan, panie redaktorze, no to są też, no w tej chwili nie mamy listy ułożonej do Europarlamentu. No, będziemy to robić na pewno w przyszłym roku. Jestem przekonany, że prezes Jarosław Kaczyński już ma bardzo dobrze ułożoną taką listę, tak coś mi mówi. W dużej części tak. Mój wewnętrzny cichy głos tak mi coś podpowiada. A propos takiej jeszcze propozycji, do której pan bardzo wiele serca pokazywał w wywiadach tutaj także w Radiowej Jedynce, czyli tego, żeby Polacy za granicą, Polonia, żeby mogła wybierać swoich przedstawicieli do polskiego Senatu. Okazuje się, że analizy przygotowane przez ekspertów dla Senatu pokazują, no, że może być problem z wprowadzeniem tego pomysłu. Są różne analizy, są różne opinie. Są opinie, które mówią, że to jest wszystko zgodne z konstytucją. No i takie, które mówią, że jest zgodne z konstytucją. Więc będziemy podejmować decyzję. Być może będziemy jeszcze sięgać po nowe opinie, będziemy się zastanawiać, analizować. Na pewno to był wniosek i oczekiwanie Polonii. Polonia od wielu, wielu lat mówiła o takiej konieczności, o takiej potrzebie, takiej chęci. No więc chcemy to zrealizować. Jaki będzie finał, tego nie wiem. No, jest to trudne przedsięwzięcie, wymagające zmiany w konstytucji, więc będziemy musieli również namawiać do tego opozycję. Myślę, że opozycji długo nie trzeba będzie namawiać, bo jednak jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniu bardzo dużej Polonii. Przecież 16-20 milionów Polaków rozsianych po całym świecie. I są ludzie, którzy są coraz bardziej zainteresowani sprawami Polski. To są ludzie, którzy chcą mieć również nie tylko wiedzę, ale również i wpływ na to, co się dzieje w Polsce. Czyli identyfikują się z Polską. Tworzą naszą wspólnotę narodową, więc warto otworzyć szeroko dla nich drzwi. I to chcieliśmy zrobić i w dalszym ciągu chcemy. Opozycja podpowiada też na przykład, żeby może, skoro już niedługo kolejne wybory parlamentarne, bo rzeczywiście niedaleko, żeby coś zmienić, jeśli chodzi o finansowanie partii politycznych. Goszczę tutaj nieraz przedstawicieli ruchu Kukiz 15, oni mówią, znieśmy dotacje, wprowadźmy taką zasadę, żeby każdy wyborca, tak jak może 1% podatku przeznaczyć na dowolną organizację pożytku publicznego, przekazał pieniądze na partię polityczną. Nie procent od tego, co zarabia, tylko każdy identyczną kwotę, żeby nie można było tym manipulować, prawda, że ten, u którego 1% to są jakieś tam grube miliony, może, prawda, w jakiś sposób zaburzyć funkcjonowanie tej sceny. Panie redaktorze, to jest dyskusja na dłuższy czas. Ja jestem przeciwny temu pomysłowi, jednak no, politycy powinni być niezależni. Politycy powinni być zupełnie niezależni i móc podejmować decyzje bez żadnych konotacji finansowych. Więc powinno być finansowanie, proste finansowanie i proste realizowanie naszych programów, bez względu na to, skąd i w jakie są pieniądze. Finansowanie z budżetu jest zresztą finansowaniem uznanym w większości krajów europejskich. No więc no, chcemy być w Europie, jesteśmy w Europie i powinniśmy robić tak jak Europa. Wycofanie posłów kontrowersyjnych do drugiego szeregu. Tak media przedstawiają niektóre decyzje, czy może sugestie nieoficjalne. No Super Express na przykład wczoraj sugerował, że poseł Krystyna Pawłowicz to nie tak z własnej inicjatywy, ale tak z
na prośbę prezesa Kaczyńskiego wycofuje się z życia publicznego. Ale dlaczego? No, znaczy z działalności politycznej. Z działalności politycznej. To jest decyzja pani poseł, pani profesor, osoby niezwykle wrażliwej, osoby, która chciała i chce dla Polski dobrze. Bardzo cenię panią profesor. Miała czasami bardzo ekspresyjne, kontrowersyjne wypowiedzi, ale tak jak mówię, nasze środowisko jest bardzo szerokie i jest miejsce również i dla pani profesor. Mówił marszałek Senatu Stanisław Karczewski, gość Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę miłego dnia. Była to rozmowa dnia.